Teraz powiązałem sobie swoje przypony, czyli na hakach Kamasanty 911X, oczywiście na plecionce. Strzał. Kilka minut później pobranie i holujemy. Mam nadzieję, że ryba szczęśliwie zostanie doholowana. Jest tutaj duża presja, naprawdę dzisiaj jest bardzo dużo wędkarzy. Ciężko było zarezerwować sobie stanowisko tutaj przy parkingu, bo no, takie jest najlepsze ze względu na to, że nie trzeba dużo nosić. Ale wynajęłem sobie tutaj wózek transportowy. Można sobie tutaj właśnie wziąć wózek i fajnie dotransportować na miejscówkę swój cały bagaż. Fajnie, bo coś się dzieje, rybka pobiera. Ponoć wędkarze w nocy tutaj połowili fajnie. Ryba tak gdzieś koło godziny 3 nad ranem przestała żerować. Ale teraz jest godzina 8, wiatr zachodni. Ciężko jest nam rzucać tutaj właśnie zestawy na dalekie odległości, dlatego postanowiłem dzisiaj łowić na 70 i 100 metrze, czyli mam dwie odległości. Jeśli chodzi o ten 100 metr, to ciężko jest uzyskiwać tą odległość właśnie przy tym wietrze tutaj na nas. Wiatr jest duży dosyć. W ogóle od 2 dni takie chłodne powietrze jest. Skandynawskie, można powiedzieć. Przyszło takie nagłe ochłodzenie z takich upałów. Ale tu te karpie naprawdę są bardzo fajne. Cały czas walił głową, chciał się uwolnić. Dobrze kombinował, ale mu nie wyszło. A nie, no taka ósemka to jest. No tutaj mam, moi drodzy, podajnik matkarpa ARC, tylko w rozmiarze XL. Troszeczkę więcej tutaj można podać. Ma plusy i minusy. Plus ma taki, że wejdzie troszeczkę więcej zanęty. Minus jest taki, że przy większym wietrze ten podajnik niestety nie leci dobrze. Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Dzisiaj jestem na łowisku przystanek Stawy w Grębowie. Przyjechałem pokazać, że nie tylko te popularne zanęty Pana Ryby, czyli pelet Złota Rybka Plus, 909 czy też 505 działają na tym łowisku, ale także ta tańsza seria, czyli wymiatacz, mocniejsza, równie dobrze sprawują się. Czego właśnie przed chwileczką dowodem była ta właśnie ryba wyholowana, taki piękny 7-8-kilogramowy karp. Pokażę Wam również w dzisiejszym odcinku zależność przyponów, czyli kiedy używamy przypon z gumką, a kiedy z bagnetem. Pokażę również nowe podajniki ARC firmy Matkarp, które pojawią się w przyszłym sezonie. Zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj odpaliłem 3000 mocniejszą marcepanową i zobaczcie, co się dzieje. Ryba pobiera niesamowicie. Kolejne branie i to takie wciągające wędkę do wody. Ryba fajnie dzisiaj żre. Bardzo się cieszę z tego powodu. Aha, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jest ze mną Damian z kanału Wędkarstwo z Edkiem. Damian, moi drodzy, od niedawna nosi bluzę Pana Ryby. A to nie wszystko. Moi drodzy, Damian jest przedstawicielem handlowym i jeździ po Polsce z naszymi zanętami, przynętami. Tutaj te karpie zachowują się dosyć nietypowo, bo walenie łbem u nich jest takie cykliczne, regularne, cały czas. Non-stop można wyczuć na wędce
że ta ryba chce się uwolnić, po prostu walczy. No, bardzo ładne cielaczki. Kurczę, naprawdę dzisiaj wieje taki przeraźliwie zimny wiatr. Jest sierpień, ale gdybym sobie dzisiaj bluzy nie ubrał i spodni, to bym po prostu dzisiaj smarzł. Nie jest kolejna ryba, nawet nie zdążyłem zarzucić tej drugiej wędki. Pobranie i odjazd. Trzy tysiące mocniejsza, czyli ta marcypanowa. Razem z peletem złotą rybką plus wymieszana. I jeszcze dodatkowo górną warstwę zrobiłem właśnie z tej mocniejszej 3000. Ona jak opada, to delikatnie się już obsypuje, smuży, więc zostawię jakiś ślad w miejscu. I później pelet przyjmuje dalszą robotę. Moi drodzy, dzisiaj wędkowanie będzie niestety krótkie. Nie lubię takiego krótkiego wędkowania, bo więcej czasu zajmuje rozkładanie i składanie się niż wędkowanie. Ale niestety po prostu musimy jechać jeszcze w dwa miejsca razem z Damianem, do dwóch sklepów, do Dani Fishing i do Mrówki w Nowej Sarzynie. Tam musimy nagrać też materiał filmowy. No ale właśnie przejeżdżaliśmy przez Grębów i grzechem by było nie wstąpić tutaj chociaż na 2-3 godzinki, żeby coś połowić. No akurat ryba dzisiaj żre niesamowicie, jak sami widzicie, non-stop odjazdy. Niestety też się trafiły spinki, no ale to tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj jest duża presja, te wargi już są po prostu tutaj porozwalane, te karpie mają dosyć mocno uszkodzone te wargi, gęby. Też się tak zapinają, nie zapinają, prawda? Ale akurat co którąś rybę udaje się doholować, więc jest ok. Akurat widzicie, jak Sportex pięknie pracuje. Sportex 3,90 do 160 gramów. Jest. O, dycha jak nic. Cześć, witajcie widzowie kanału Wędkarstwo z Edkiem. Co tam, Damian, mówisz, że co? Jakaś taka ładniejsza rybka chyba będzie, bo tak idzie z dużym oporem, tylko boję się, że może mi się spiąć, bo mi weszła w drugi zestaw i nawet nie wiem, chyba przeszła przez żyłkę z jednej i z drugiej strony. One tak wędrują z lewej do prawej, z prawej do lewej. Fajnie idzie z oporem, tak ma 22 600. Powiem ci, że ja już wyholowałem kilka tutaj rybek i no takie piękne szóstki, siódemki, ósemki. Teraz miałem taką około 10 kg, bardzo ładne karpie. I teraz weźmy, powiedz, przeszło to jakoś samo z siebie? Może przeszło po prostu. Chyba sobie przeszło jakoś. Tak. I co dzisiaj, Damian? Tutaj była 909 złota rybka i bezzapachowy czerwony. Czerwony, tak? Piękny. Idziemy pewnie do ciebie. Kłyska. Zobaczcie. Piękny. I dawaj. A i tak postanowiłem zaeksperymentować, rzucić na powiedzmy 40-50 metr. Jest odjazd. Także ryba też bliżej brzegu tutaj reaguje, chociaż nie tak jak właśnie na tym 70, 80, 90, 100 metrze.
Ale też lampasowy, tym że mniejszy. 303 jej smakuje. Łabędzicy. Zobaczymy jak z paletem złotą rybką. Paletu chcesz troszkę? Chodź, masz. Co? A, musiała sobie w wodzie rozmoczyć. No, pyszny, co? Moi drodzy, firma Matkarp na sezon 2022 wypuści takie podajniki o różnych gramaturach 30, 40, 50. Są to podajniki ARC. Tutaj nie ma wymiennej gramatury, ponieważ to jest jakby forma odlewana, czyli nie ma tutaj ciężarków nitowanych i przymocowywanych do plastikowej foremki, tylko jest to po prostu forma odlewana w takim właśnie kształcie jak te wcześniejsze ARC. Moi drodzy, teraz powiem Wam troszeczkę o zależności przyponów tych z bagnetem i tych na gumce, ponieważ zauważyłem od pewnego czasu, że w przypadku, kiedy używamy waftersów, czyli przynęt zbalansowanych, przypon ma duże znaczenie, a w zasadzie nie sam przypon, o ile mocowanie tego waftersa, czyli mocujemy albo na gumce, albo na magnecie. Moi drodzy, waftersy pana ryby są mocno wypornościowe. To nie są pop-upy, bo one przy zamocowaniu na gumkę czy też bagnet nie podnoszą haczyka. Natomiast haczyk sobie leży, a balansują nad dnem. Natomiast właśnie zastanawiałem się kiedyś, bo używałem na jednej wędce przyponów z gumką, na drugiej wędce przyponów z bagnetem. Używałem tej samej przynęty, czyli jasnobrązowego waftersa, który jest najbardziej wypornościową przynętą z wszystkich, które wyprodukowałem. I zaznaczam, nie jest to pop-up. Zauważyłem, że na przyponie z gumką jest dużo więcej brań. Oczywiście przed wypuszczeniem na rynek swoich przynęt zawsze je testuję. Testuję sobie je po prostu w takim pojemniku z wodą, wrzucam, sprawdzam hak 10, czy podniesie ten hak 12, 14, 16. I co zauważyłem, moi drodzy? W przypadku, kiedy zakładam tego waftersa na gumkę, ten wafters pięknie nam balansuje. Natomiast, kiedy zakładam go na bagnet, on jest tak jakby troszeczkę obciążony. Balansuje, ale jednak z takim ciężarkiem. No bo trzeba zaznaczyć, że bagnet na przyponie troszeczkę nam obciąża właśnie tego waftersa. Natomiast gumka jest wypornościowa i ona dodatkowo jeszcze nadaje wyporności tej przynęcie, a przez to po prostu ta przynęta bardziej nam balansuje. To czasami w ogóle nie ma wpływu, ale czasami ma, że tak powiem, kolosalny wpływ, kolosalne znaczenie. Jak widać na załączonym obrazku, kolejna ryba. Ale właśnie jeszcze dopowiem. Czasami nie ma to znaczenia, bo ryba jak mocno pobiera, to ona zaście. Ale czasami przy takich delikatnych, chimerycznych braniach ma to kolosalne znaczenie. Ja to zauważyłem na wielu łowiskach, właśnie wtedy, kiedy używałem różnych przynęt. W momencie, kiedy zastosowałem przynętę waftersa jasnobrązowego, miałem bardzo dużo brań i generalnie można by było powiedzieć, jeśli by ona mi się skończyła, a była taka sytuacja, to można powiedzieć, mogłem wracać do domu. Oczywiście na inne też ryba reagowała, ale nie w tak znaczącym stopniu jak na jasnobrązowego, zaznaczam, na gumce. Dużo było więcej brań. Tak jak wspomniałem wcześniej, czasami nie ma to w ogóle znaczenia. No w przypadku, kiedy łowimy na dumbbellsy, czyli przynęty, które stricte leżą na dnie i nie balansują, to czy użyjemy przyponu na gumce, czy na igle, mi się wydaje, że to nie będzie miało większego znaczenia, bo tutaj, tak jak powiedziałem, chodzi głównie o pracę tego zbalansowanego waftersa, tej zbalansowanej przynęty.
No oczywiście, jeśli chodzi o bagnet, zdecydowanie szybciej jest nam założyć przynętę, bo ją po prostu wbijamy w naszą przynętę, ale czasami są też takie przynęty twarde, gdzie bagnetu nie da się wbić i też jest w drugą stronę. Po prostu są za miękkie przynęty, że bardzo łatwo nam z bagnetu spadają, pomimo tego, że bagnet ma mikrozadzior. Jeśli chodzi o przypony z gumką, to jeśli mamy przynęty twarde bądź średnio twarde, to oczywiście nie ma z tym problemu, ale czasami są właśnie waftersy, przynęty ogólnie bardzo miękkie, które w wodzie po prostu nam jeszcze bardziej miękną i ta gumka, którą dociskamy, do której wkładamy przynętę, ona nam jeszcze przyciska bardziej, czasami może nam nawet przynętę przeciąć w pół. Dlatego jeśli używamy na przykład przynęt bardzo miękkich w rozmiarze 8 mm, to nie używajmy tych gumek mikro, bo one są bardzo małe i one nam ścisną tą przynętę i ona po prostu nam się przepołowi w wodzie i spadnie. Jest kolejny karp. Moi drodzy, zobaczcie właśnie króciutki filmik, który właśnie pokazuje, jak te przynęty pracują właśnie i na bagnecie, i na gumce. Tutaj właśnie zobaczycie w tym momencie tą przynętę zamocowaną na bagnecie. Zobaczcie, niby balansuje, ale ma takie jakieś ograniczone te ruchy. Nie ma takiej pełnej tej pracy, tego pełnego takiego balansu. Natomiast zobaczcie właśnie, ta przynęta założona na gumkę. Sama gumka w sobie jest wypornościowa, więc ona nie będzie nam obciążać tej przynęty. Będzie pięknie, swobodnie ta przynęta nam balansować. No i właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czasami ma to naprawdę bardzo duży wpływ i bardzo duże znaczenie. Kurczę, szkoda, że tak mało czasu miałem dzisiaj na to łowienie. Mieliśmy. Musimy z Damianem jechać już, niestety. Będziemy się z Wami powolutku żegnać. Chyba to jest ostatnia rybka. Mam nadzieję, że teraz po oglądnięciu tego filmu będzie Wam łatwiej zdecydować, jaki przypon wybrać. Czy z gumką, czy na bagnecie. I tym, moi drodzy, pięknym karpiem żegnam się z Wami do następnego odcinka.